Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Ze studia Google for Startups przy mikrofonach Maryla Wojcieszek i Zuza Kowala. Zapraszamy. Dzisiaj w studiu Google for Startups naszym gościem jest Tamara Binczak. Cześć Tamara. Cześć. Tamara pełni rolę Principal Expert w Centrum Eksperckim ESG i Innowacji w ING Banku Śląskim. Zgadza się Tamara? Tak, zgadza się wszystko. Super, że dzisiaj z nami jesteś Tamara i dzisiaj będziemy rozmawiały na temat tego, czym jest kultura innowacji i po czym poznać, że dana organizacja ją ma. Wiemy, że bank ING jest zaawansowany w tej pracy i budowaniu kultury innowacji. My też często pracując z innymi dużymi organizacjami, podajemy was jako przykład firmy, organizacji, która w sposób przemyślany, bardzo ustrukturyzowany podeszła do tego tematu modelowo, też naszym zdaniem, więc dzisiaj będziemy chciały właśnie, żebyś powiedziała też innym, jak to się robi tak naprawdę. Ale zaczniemy od naszego rozgrywkowego pytania, prawda Zuza? Tak, jak definiujecie innowacje w ING Banku Śląskim? Przede wszystkim z naszej perspektywy pomysł nie wystarczy. Liczy się również to, w jaki sposób ten pomysł zostanie wdrożony w życie i czy, i to jest najważniejsze, czy finalnie wygeneruje wartość. Kiedyś ta wartość była rozumiana tak, można powiedzieć, trochę wąsko, bo rozmawialiśmy o wartości dla klientów. W tej chwili, zwłaszcza w dobie tego silnego skoncentrowania właśnie na ESG, na świecie i szerszym kontekście, nie tylko na naszych klientach. Rozumiemy to w kontekście również świata, również długotrwałego, pozytywnego wpływu. Mhm. Nawiązując do twojej odpowiedzi, w którym roku bądź po jakim czasie funkcjonowania kultury innowacji w waszej organizacji przyszło to przedefiniowanie rozumienia innowacji też jako usprawnienia wewnątrz organizacji? ESG jest bardzo ważne dla grupy ING już od dawna, czego dowodem może być między innymi nasza deklaracja ekologiczna z 2017 roku. Mój zespół zmienił nazwę i ten też obszar działania na początku 2022 roku, czyli tak naprawdę to jest dosyć jeszcze relatywnie świeży temat, natomiast to jest raczej pokłosie tych zmian, które w całej organizacji, można powiedzieć, dokonywały się już od dawna. W ogóle już na poziomie grupy sustainability ESG jest jednym z głównych kamieni węgielnych naszej strategii. I właściwie tak, wydaje mi się, że ta zmiana roli mojego zespołu była, można powiedzieć, naturalną konsekwencją tej ewolucji i jeszcze dalej, jeszcze mocniej po prostu w kierunku sustainability, pozytywnego wpływu także w obszarze społecznym i takiego mądrego, odpowiedzialnego governance. Czyli to był proces, a nie taki moment, że od danego dnia po prostu nagle się przeorientowaliście i stwierdziliście, że oprócz innowacji to jeszcze będzie to ESG jako punkt waszego skupienia, tak? Tak, to już tak jak powiedziałam, ESG jest istotnym elementem strategii grupy już od bardzo dawna. Mhm. To samo dotyczy również banku w Polsce. No i ten ruch, zmiana nazwy zespołu i to silne takie skupienie na tych wątkach, to tak naprawdę jest naturalny kierunek, naturalna ewolucja. Mhm. Super. Wiemy też, że wasz konkurs dedykowany startupom właśnie w tym bardzo się ukierunkował też na ten obszar, ale tak myślę, że może sobie zaparkujemy ten wątek na chwilę, żeby za bardzo nie odpłynąć, bo super powiedziałaś o tej waszej definicji innowacji, a powiedz też, jak wy definiujecie albo czym dla ciebie jest kultura innowacji, bo to być może warto też uspólnić sobie rozumienie tego wspólnie z naszymi słuchaczami. Kultura innowacji to jest przede wszystkim to jest tworzenie dla pracowników warunków do tego, żeby byli chętni i jednocześnie mogli skutecznie wdrażać zmiany, pozytywne zmiany w organizacji. Co się na to składa? No przede wszystkim wartości, które organizacja reprezentuje. W naszym wypadku jest to Orange Code, który również jest czymś, co jest w naszym DNA już od bardzo dawna. Jest to takie
połączenie wartości opartych właśnie o skuteczne działanie, o pomoc innym i odpowiedzialność. No i odpowiedzialność w kontekście ESG, w kontekście sustainability jest, można powiedzieć, takim trochę słowem kluczem, więc no, te wartości, można powiedzieć, są z nami od dawna. Natomiast, żeby stworzyć w firmie skuteczną kulturę innowacji, to oczywiście wartości są takim warunkiem koniecznym, ale jak to się mówi w takim języku przedmiotów ścisłych, niewystarczającym. Potrzebne są też odpowiednie warunki. Innowacje u nas są i było od dawna w DNA organizacji, czyli zawierać się w strategii, właśnie w kierunku, który organizacja sobie wyznacza. Za tym oczywiście powinny pójść cele poszczególnych menadżerów, poszczególne też narzędzia, które za tym idą. Bardzo ważnym według mnie elementem tworzenia kultury innowacji jest takie przyzwolenie managementu dla pracowników na eksperymentowanie. Ponieważ jeżeli nie ma takiego przyzwolenia, jeżeli oczekujemy zawsze, że wynik jakichś działań będzie pozytywny w znaczeniu, no wygeneruje jakąś konkretną liczbową wartość dla organizacji, no to siłą rzeczy wstrzymujemy innowacje, dlatego że innowacja siłą rzeczy musi się wiązać z popełnianiem błędów. Ja mówię błędów, to są błędy w cudzysłowie, to jest ciągłe poszukiwanie, to jest przyzwolenie na te eksperymenty, przyzwolenie na to ciągłe poszukiwanie, no i też nieoczekiwanie często tego, że za każdym razem to, czego pracownik się podejmie, doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. Czasami sukcesem w dobrej kulturze innowacyjnej jest również zaniechanie jakiegoś tematu. Stwierdzenie, że jednak to nie jest to, czego szukaliśmy. Pivot, no bądź całkowite zaprzestanie działań w jakimś kierunku. I też ważne są pewnie, nie wiem, czy to potwierdzisz, te wnioski i te lekcje, czyli ta wartość tego, czego organizacja się nauczy, czego ludzie się nauczą, prawda? Przez te eksperymenty i przez nawet zaniechanie dalszego etapu pracy, prawda? Tak, eksperymenty są tutaj moim zdaniem słowem kluczowym. Jest w ogóle taki no, bardzo fajny film i bardzo fajna historia o Julie Child. To jest pewnie zresztą... Susana pewno zna. Kochanka pieczenia. Tak, dokładnie. No więc ten film prezentuje historię nieprawdopodobnej kobiety, która stworzyła pierwszą amerykańską książkę kucharską na temat no właśnie kuchni francuskiej. I w tym filmie ona mówi jedną bardzo fajną rzecz. Pyta, jakie są trzy wielkie sekrety kuchni francuskiej? Jakie są? Teraz pytanie do was. Susa, może ty wiesz, bo ja nie. Jakie są sekrety kuchni francuskiej, żebym nie palnęła głupotem? Dużo masła, tak, to na pewno. Bingo, masło, masło i masło. To są trzy wielkie. To Maryla, widzisz? Dokładnie. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, jakie są trzy sukcesy udanych innowacji, zawsze odpowiadam eksperymenty, eksperymenty i eksperymenty. I te eksperymenty dotyczą zarówno samego procesu projektowego, to znaczy wszelkie eksperymenty typu badania z klientami, czy na etapie eksploracji, czy w formie takich już eksperymentów, które no noszą więcej znamion eksperymentu naukowego, czyli eksperymenty ilościowe na późniejszych etapach, z zachowaniem wszelkich prawideł statystyki, czy to badania z prototypem i tak dalej. Wszelkie te elementy składają się na to, że jesteśmy w stanie na podstawie dowodów podjąć decyzję, czy nasz pomysł dostarczy wartość, czy też jej nie dostarczy. Więc są całe metodyki, całe procesy, całe procedury. My jako ING już dawno na poziomie grupy wprowadziliśmy metodykę, która nazywa się PACE. PACE łączy w sobie Agile Scrum, czyli tą taką interdyscyplinarność zespołów, łączenie ekspertów z różnych dziedzin w ramach zespołu projektowego. Do tego jest tam element właśnie Lean Startup, czyli wspomniane eksperymenty, jak to masło. Oraz przede wszystkim taki element bardzo ludzki, związany z empatią, czyli design thinking.
metodyki i narzędzia zaczerpnięte z tych jakby trzech obszarów tworzą naszą metodykę innowacyjną PACE, w której od wielu lat skutecznie wdrażamy innowacje i poprzez skalowanie wiedzy również na temat PACE-a, tego w jaki sposób PACE działa, dlaczego jest skuteczny, dlaczego generuje wartość, budowaliśmy przez te kilka lat kulturę innowacji w naszym banku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Eksperymenty dotyczą też samego PACE-a, dlatego że ten PACE, który był w 2016 roku, kiedy opublikowany został nasz PACE Playbook, to już nie jest ten sam PACE, który był wtedy. W sensie, to znaczy teraz używamy zupełnie innych narzędzi. Dużo więcej bazujemy na danych. Dużo więcej w tym całym procesie jest takiej świadomości i elastyczności, można powiedzieć, tych narzędzi, czyli nie stawiamy świeczki procesowi, tylko raczej elastycznie wykorzystujemy te elementy z różnych metodyk. Także między innymi no dzisiaj jesteśmy w kampusie Google'a, no to trudno byłoby nie wspomnieć o książce Jake'a Knappa Google Design Sprint. No więc, czy elementy Google'owego Design Sprintu już jakiś czas temu wdrożyliśmy do naszej metodyki. Natomiast za każdym razem to osoba prowadząca projekt, service designer, decyduje tak naprawdę, jakie narzędzia, jaki framework i jak, w jaki sposób pracować w danym projekcie, w zależności od wyzwania. Jeżeli jest to wyzwanie mocniej, nazwijmy to eksploracyjne, używamy innych narzędzi, może ciężar jest trochę mocniej na przykład na te metodyki design thinking, czyli eksplorację, empatię, wszelkiego rodzaju wywiady eksploracyjne, często również obserwacje klienta, serwis safari i tak dalej. Z kolei, jeżeli mamy sytuację, w której mamy już na przykład dobrze zdefiniowany problem albo wręcz konkretny pomysł do przetestowania, no to w tym momencie z pomocą przychodzą narzędzia z Google'owego Design Sprintu, wszelkiego rodzaju eksperymenty opisane w metodyce Lean Startup i tak dalej. Czyli wy macie PACE, ale tak naprawdę, tak też dla naszych słuchaczy, myślę, że warto powiedzieć, że na bazie tych metodyk, które wymieniłaś, tak, zarówno tego podejścia agile'owego, scrumowego, design thinking i nie wiem, design sprintów i innych jeszcze form tworzenia rozwiązań, każda organizacja może dobrać sobie te narzędzia i te formy pracy, która pasuje do ich potrzeb i do ich, nie wiem, zasobów i po prostu specyfiki organizacji i na tej podstawie stworzyć taki playbook, taką metodykę pracy, która będzie u nich działała i będzie narzędziem do budowania tej kultury innowacji też, tak? Tak. Powiem więcej, jest to wręcz konieczne, dlatego że w zależności od dojrzałości innowacyjnej organizacji, te metody będą inne. Mhm. Dlatego, że na przykład, jeżeli, i to nawet dotyczy organizacji już dojrzałej, takiej jak nasza, jeżeli mamy mniej doświadczony zespół projektowy, no to lepiej działać edukacyjnie, czyli trzymać się narzędzi, faktycznie nie odbiegać specjalnie od tego frameworku, który gdzieś został naszkicowany i po prostu realizować te narzędzia krok po kroku, nawet jeżeli miałoby być to kosztem pewnej efektywności, dlatego że osobom mniej doświadczonym po pierwsze pozwala to zapoznać się ze wszystkimi narzędziami, które ten framework ma do zaoferowania, to jest jeden duży plus. Drugi duży plus jest taki, że to tworzy pewne ramy i pewne poczucie bezpieczeństwa. Eksperymentować z frameworkiem należy i można, natomiast w tym momencie, kiedy mamy doświadczonego service designera oraz doświadczony zespół. Wręcz doświadczony zespół, który był już w iluś tam projektach, naturalnie wymusi to, żeby używać tylko tych narzędzi, które w danym kontekście są najbardziej efektywne. Mam pytanie, czy playbooka, te wypracowane narzędzia, którymi teraz operujecie w ING Banku Śląskim, jak wygląda wdrożenie na przykład nowego pracownika, czy na starcie pracownik, który dołącza do nie tylko waszego zespołu, ale tak naprawdę do waszej organizacji, czy na dzień dobry dostaje taki pakiet narzędzi i zaznajamia się z nimi? Jak wygląda budowanie tej kultury innowacji u nowego pracownika? W tej chwili są już dostępne wszelkiego rodzaju e-learningi i tak dalej. Oczywiście im dalej, że tak powiem, idziemy, im pracownik zdobywa te, że tak powiem, kolejne
szlify, można powiedzieć, w tym obszarze innowacji, tym bardziej też indywidualne podejście można zastosować, do tego stopnia, że no takim, można powiedzieć, finalnym etapem przed taką pełną samodzielnością jest mentoring. No ja mam w mentoringu w tym momencie kilka osób, które częściowo już prowadzą albo za chwilę będą samodzielnie prowadzić projekty. Okej, czyli super, to jest w ogóle bardzo cenne, nie tyle co uwaga, ale punkt dla wszystkich osób, które pracują z innowacjami, ale też zaczynają o tej roli mentora. Rola mentora jest rozwijająca zarówno dla mentora, jak i dla mentee, tak naprawdę. I to jest coś, o czym należy pamiętać. Należy na rolę mentora patrzeć na zasadzie, o Boże, ja tu się muszę zajmować i kogoś wdrażać, a w tym czasie mógłbym samemu rozwijać się gdzieś tam jeszcze mocniej, jeszcze bardziej ekspercko. Ja tutaj nie jestem w stanie w tym momencie zacytować literalnie, ale Kotsi, bodajże w Hańbie, napisał, że osoba, która przychodzi nauczać, często więcej się uczy niż ci, którzy przychodzą się uczyć. To jest parafraza, to nie jest literalny cytat, natomiast ja bardzo mocno w to stwierdzenie wierzę, bo rzeczywiście z moich doświadczeń wynika, że zarówno kiedy przygotowuję różnego rodzaju szkolenia, jak i kiedy mam pod opieką mentee, no to są te momenty, kiedy czuję, że najbardziej się rozwijam. No to ja mam oczywiście kilka pytań w głowie, ale tak wiem, że ten proces budowania kultury innowacji, bo słyszałam też, jak o tym opowiadałaś kiedyś na naszym śniadaniu innowacji, że to tak naprawdę trwało u was kilka lat, tak? Około tak. 5 czy nawet 6. I teraz wiemy też z doświadczenia, że to nie jest tak, że organizacje czekają, aż zbudują tą kulturę innowacji i dopiero sięgają po innowacje, tylko to się dzieje tak naprawdę równolegle. I teraz pytanie też dla naszych słuchaczy, żeby się dowiedzieli, jak to połączyć i co z tych elementów kultury innowacji, o których mówiłaś, czyli wartości, metodyka, no i znowu te eksperymenty, co warto mieć już na starcie, sięgając po innowacje, robiąc te pierwsze kroki, tak na przykład szukając rozwiązań startupowych, a co można rozwijać w trakcie, czy co naturalnie się rozwija w trakcie. Czyli jak to połączyć tak naprawdę? To się musi rozwijać w trakcie. Mhm. Powiem więcej. Natomiast czy, jeżeli chcemy teraz porozmawiać na temat samej jakby teorii tego, w jaki sposób skutecznie wdrożyć kulturę innowacji w firmie, to ja bym chciała posłużyć się takim modelem krzywej adopcji innowacji. Mhm. Krzywa adopcji innowacji to jest taki model, który wygląda jak krzywa Gaussa, czyli trochę rozkład normalny. I on, można powiedzieć, dzieli rynek, na razie mówmy o rynku, na takie kilka segmentów, można powiedzieć, klientów. Pierwszy segment, najbardziej po lewej stronie w tym takim ogonie krzywej, to są innowatorzy, czyli właśnie ci, którzy najwcześniej przychodzą, wręcz nie to, że są odbiorcami, tylko wręcz są kreatorami nowych rozwiązań na rynku. Drugim takim segmentem są early adopterzy, czyli takie osoby, które co prawda nie są tymi innowatorami, same nie kreują, ale bardzo chętnie i bardzo otwarcie akceptują to, co ci innowatorzy im przyniosą. Lubią testować nowe rozwiązania, często lubią też się tym chwalić. Są to osoby bardzo takie proaktywne. Często jest to połączone też z pewnego rodzaju ekspresją na zewnątrz, czyli też z takim promowaniem tych innowacji i też promowaniem trochę siebie poprzez te innowacje. Tacy dzisiejsi influencerzy. Tak można powiedzieć, natomiast jeżeli mówimy o rynku innowacyjnym, no to wydaje mi się, że można by było mimo wszystko rozróżnić trochę taki typowy mindset early adoptera od mindsetu takiego, nazwijmy to, typowego influencera. I wydaje mi się, że gdybym miała to nazwać tak jednym słowem, to ta różnica by przebiegała gdzieś po linii wartości. Okay. Czyli innej motywacji tak naprawdę do podejmowania pewnych działań. Okej, okay, i poza early adopterami tam jeszcze mamy dalszą część tej krzywej. Też dla tych, którzy może niekoniecznie mają ją przed oczami, możemy powiedzieć tutaj. Pamiętam, że rzuciłam to na śniadaniu i to było celowe, że ta krzywa wygląda jak małego księcia, w sensie jak wąż, który połknął słonia, tak? Tudzież przypomina kształt ten kapelusz. Więc ci early adopterzy to jest ta wschodząca pierwsza część, nazwijmy kapelusza, tak? Czy trąba wewnątrz słonia. I później mamy jeszcze tę część spadkową i schyłkową, prawda? Zgadza się.
I teraz kolejną częścią, nazwijmy to w tym wypadku, używając tej metafory głową słonia, jest tak zwane early majority, czyli ta część rynku, która jest relatywnie otwarta na innowacje. To co prawda nie są osoby, które będą w stanie na przykład przepłacić za iPhone'a, żeby mieć go teraz, zaraz, natychmiast, natomiast będą wchodzić w te innowacje krótko po early adopterach. Jest w tym pewien trik, ale do tego triku jeszcze dojdziemy za chwilę. Dalsza część słonia, czyli tym powiedzmy ta dalsza część tłowia, no to jest tak zwane late majority, no i ogonek bardzo adekwatnie, to jest laggards, czyli taka grupa, która nawet jak już cały rynek coś robi, to oni być może jeszcze niekoniecznie są przekonani. Tak, czyli osoby, które na przykład we współczesnych czasach dalej wzbraniają się powiedzmy od korzystania z maila, czy z bankowości elektronicznej. Albo w ogóle z bankowości. Albo dokładnie, albo w ogóle z bankowości. Oczywiście ktoś może być, że tak powiem, laggardsem w jednej technologii, a w innej może być dużo bardziej chętny. Do adopcji. To nie jest powiedziane, że to zawsze jest bardzo taki konkretny mindset. Natomiast ponieważ tą krzywą adopcji innowacji zawsze rozważamy w kontekście danej innowacji, no to myślę, że można to w ten sposób uprościć. I teraz wracając do tego małego ale, o którym mówiłam wcześniej. Pomiędzy early adopters a early majority znajduje się taki tak zwany mityczny dykazm, czyli taka dziura, która przepaść. Taka przepaść, dokładnie, która zieje pomiędzy tymi osobami, które bardzo chętnie i jakby naturalnie testują wszelkiego rodzaju nowości oraz tymi, którzy muszą już mieć bardzo konkretne wartości płynące z tego, muszą poświęcić trochę czasu na poczytanie, na przekonanie się, na poobserwowanie tych early adopterów, którzy skutecznie czegoś używają i dopiero wtedy zaadoptują. No i wy pewnie doskonale wiecie, skoro tutaj, że tak powiem, jesteśmy i w kampusie Google'a i w ogóle FutureThink, że ta KASM to jest wyzwanie dla bardzo wielu startupów. Tak, to jest ta dolina śmierci, często się to określa takim mianem, prawda? Czyli ten moment, kiedy wydaje się, że już jest na rynku ssanie i potrzeba i zainteresowanie tym rozwiązaniem, ale jednocześnie wyskalowanie tego i dotarcie do większej grupy odbiorców może być powodem śmierci tych startupów tak naprawdę. I podobnie jest, jak to odnieść do kultury innowacji, bo ja to dodam, no, dla mnie to było olśnienie, właśnie usłyszenie, że do budowania kultury innowacji w organizacji można podejść jak właśnie do budowania i sprzedaży produktu, tak? Bo tak naprawdę tak. O tym mówimy. No więc czym jest ta dolina śmierci w kontekście budowania kultury innowacji? Dokładnie, no bo dokładnie teraz można powiedzieć, spuentowałaś moją prezentację, o której tutaj cały czas... To z małym księciem, ze słoniem i tak dalej, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chodzi o to, że w tej całej przydługiej historii o modelu zmierzamy do tego, że teraz należy wyobrazić sobie, że kultura innowacji to jest właśnie ten innowacyjny produkt, który trafia na rynek. A rynkiem, który w modelu reprezentuje ta krzywa, jest nasza firma. No i jak w ten sposób to przedstawimy, to nagle wszystko staje się bardzo proste, dlatego że no jest mnóstwo marketingowych, bardzo dobrych artykułów na temat tego, jak rozmawiać z poszczególnymi grupami. Historie sukcesów oraz porażek startupów też są dosyć dobrze opisane. No i przechodząc do konkretu, żeby nie było tak dużo tej akademickiej teorii, jeżeli przyjmiemy, że ci innowatorzy w modelu, no to jest grupa tych pierwszych pionierów w organizacji. U nas w banku w 2015 roku w Polsce, mam na myśli Polskę, to było 6 osób. Ja nie byłam jeszcze wśród tych osób. Moja historia zacznie się za chwilę, dopiero później. To ich rolą na początku powinno być... No właśnie, jak myślicie, co? Promowanie. No i znalezienie innych tych właśnie osób zainteresowanych, tych innowatorów, od tych osób otwartych na w ogóle nowe podejście i eksperymenty. Tak, dotarcie do innych innowatorów,
ale też dotarcie do early adopterów i zidentyfikowanie tych osób. No i tutaj z pomocą nam przychodzą różne historie przypadków, w tym wspomniana wielokrotnie historia Apple'a i tego, w jaki sposób iPhone wchodził na rynek. I no, musimy w tym momencie pamiętać, jakie cechy mają osoby, które można określić mianem early adopterów i jakby czego oczekują przede wszystkim. To znaczy naturalny pęd do nowości, ale też pewna doza blichtru nie zaszkodzi. Tutaj wasze skojarzenie z influencerami było jak najbardziej słuszne. My od 2016 roku zaczęliśmy, można powiedzieć, promować te innowacje różnymi metodami. Wśród tych metod był również taki konkurs, to był konkurs grupowy Innovation Bootcamp, za pomocą którego udało się z różnych krajów, bo to nie dotyczyło tylko Polski tak naprawdę, bardzo skutecznie wywołać tych wszystkich, którzy jednocześnie mieli w sobie tą iskrę, tę iskrę właśnie do tego, żeby samemu coś stworzyć, ewentualnie samemu coś wypróbować, bo była też oczywiście możliwość dołączania do zespołów innowacyjnych. Nie każdy musiał być w takim zespole od razu innowatorem. No i w ten sposób organizacja bardzo mądrze, moim zdaniem, podjęła próbę wyciągnięcia po prostu z szeregów organizacji tych early adopterów. Takie mam pytanie od razu, bo super pomysł faktycznie, żeby sprawdzić, kto jest zainteresowany i ma chęć w ogóle jakąś inicjatywę do działania. Tak. Ale teraz, czy tam była jakaś nagroda w tym konkursie? Na ile tutaj był jakiś taki inny motywator niż wewnętrzny? Wiesz co? I właśnie ta nagroda, ja nawet przyznam szczerze, że ja nie pamiętam, co to było, ale to nie było tak, że to był, że ta motywacja zewnętrzna była bardzo silna. Ja mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, bo jak wspomniałam wcześniej, ja nie byłam w tej pierwszej grupie innowatorów. Ja byłam właśnie w tej grupie, która zgłosiła pomysły na Innovation Bootcamp. No i w momencie, kiedy mój pomysł dostał się do tego Lion's Den, tutaj skojarzenie z Dragon's Den jak najbardziej słuszne, do Amsterdamu i miałam możliwość wystąpienia przed sponsorami razem z kolegą, zaprezentowania tego pomysłu, no to ja w tym momencie poczułam, że to, co robiłam wcześniej, co było wspaniałe, ciekawe i ekscytujące w organizacji, to jednak nie jest do końca to, co ja bym chciała robić. I bardzo się cieszę, że organizacja stworzyła mi możliwość bardzo płynnego przejścia z obszaru biznesowego do obszaru właśnie innowacji. No i tam, przyznam szczerze, nie miałam jakiejś silnej motywacji zewnętrznej. Tak jak powiedziałam, ja nawet nie pamiętam w tej chwili, co było wtedy nagrodą w tym konkursie, poza uznaniem i tym, i to na pewno było nagrodą, to mogę powiedzieć na 100%, że nagrodą było wdrożenie wybranych pomysłów. Mhm. A możesz się z nami podzielić, jaki pomysł zgłosiłaś? To było związane z blockchainem. Wtedy był hype na blockchain, zdecydowanie, i to nie dotyczyło to bynajmniej kryptowalut, to było bardzo daleko od kryptowalut. Natomiast to była jedna z takich użytecznych zastosowań blockchainu w dużych organizacjach. To było związane z procesowaniem dokumentów, podpisami i tak dalej. No, jest w tej chwili kilka startupów, które robią tego typu rzeczy, natomiast tak czy inaczej, nie będę mówić w szczegółach o tym pomyśle, ale no na pewno był, wtedy według mnie był bardzo ciekawy i wartościowy, zwłaszcza w kontekście mojego ówczesnego obszaru. Super, ja tak pytałam o tą motywację zewnętrzną typu nagrody, bo wiem, że są firmy, w których są na przykład nagrody finansowe za pomysły, co oczywiście nie jest niczym złym, aczkolwiek tu też ciekawa jestem, jak ty to ocenisz. Moim zdaniem to nie pozwala nam wyłuskać tych prawdziwych innowatorów, którzy po prostu mają wewnętrzną potrzebę, żeby zmieniać, żeby spróbować coś nowego wprowadzić w organizacji. Myślę, że masz rację. A to jest kluczowe na tym etapie, bo jeżeli nie znajdziemy osób, które pomogą nam ponieść ten kaganek, to niestety wąska grupa tych pierwszych innowatorów może być skazana na porażkę. A jednak ta silna motywacja wewnętrzna, no to jest to, co niesie człowieka w długim terminie. Bo powiedziałeś, że zaczynaliście od grupy 6 osób, tak? I ile tych osób jest teraz tak naprawdę? Czy to w ogóle jest policzalne? To znaczy w skali całej organizacji, to mogę powiedzieć, bo ostatnio się nawet chwaliśmy na LinkedInie, mamy w tym momencie ponad 100 certyfikowanych service designerów,
czyli osoby, które są nie tylko u nas w jednostce. U nas w jednostce jest kilka takich osób i to jest, można powiedzieć, trochę częściowo ten core, który wtedy zaczynał, dokładnie tak. Natomiast w całej organizacji, w związkach biznesowych jest tych osób bardzo dużo i tu mówimy tylko o osobach, które mają ten certyfikat, a osób, które są mimo na tym etapie braku tego certyfikatu w stanie skutecznie wspierać projekty, jest znacznie, znacznie więcej. W tym momencie te innowacje są już w naszym DNA, natomiast to nie zadziało się od razu i od konkursu do tych 100 i tej sytuacji, kiedy tak naprawdę w tej chwili, ja mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie, kiedy jesteśmy albo gdzieś w takim naprawdę late majority. Tak, no myślę, że śmiało może tak zdefiniować, że owszem, być może gdzieś tam jeszcze w banku ostały się jednostki, w których nie ma tego silnego ducha, tego silnego mindsetu, natomiast to może trochę też nawet wynikać z ich charakteru po prostu, a nie z tego, że nie ma tej kultury. Więc tę kulturę udało się stworzyć. I tak jak sobie już wcześniej mówiłyśmy, kluczowym momentem, po tym, jak już zgromadziliśmy ten support, czyli te osoby, które były w stanie nam pomóc, miały ten mindset i tak dalej, było przeskoczenie dekazm. Mhm. Jak to się robi? No właśnie. I teraz to jest trudny moment, dlatego że pierwszy etap jest bardzo taki, powiedziałabym, to jest festiwal innowacji. To jest moment, kiedy świętuje się pomysły, są te celebracje w Amsterdamie, wszystko się wydaje możliwe, są różnego rodzaju akceleratory, te pomysły to są często takie w cudzysłowie rakiety kosmiczne. Tematy bardzo mocno takie wykraczające poza to, co robimy na co dzień, beyond bankingowe. Mhm. Niestety, albo stety, każdy to oceni według siebie, żeby przeskoczyć dekazm w takiej organizacji jak nasza, był potrzebny, można powiedzieć, powrót do korzeni i popatrzenie na biznesowe KPI-e. Ponieważ żeby przeskoczyć ten etap, należało pozyskać poza early adopterami osoby również z tego średniego managementu. Mówię o średnim managementie, dlatego że zarówno po stronie grupy, jak i po stronie banku ING w Polsce mam takie poczucie, że na poziomie tego naszego najwyższego managementu ten mindset był od początku. Świadczy o tym chociażby fakt, że nasz prezes Brunon Bartkiewicz jest takim ojcem, założycielem Pace'a, można powiedzieć, prawda? To jest dosyć istotna informacja. Był Chief Innovation Officerem w grupie, zanim powrócił do Polski, więc to ma na pewno duże znaczenie. Natomiast tak czy inaczej, po tym okresie tego święta innowacji, tego szukania early adopterów, potrzebny jest silny powrót na ziemię i pozyskanie szerokiego biznesu, czyli popatrzenie na cele organizacji, cele poszczególnych menadżerów, KPI-e i pomyślenie, jak my z tymi naszymi kompetencjami, które no, być może niektórzy mieli nadzieję, że będziemy tworzyć rzeczy mocno wykraczające poza naszą taką bankową rzeczywistość, codzienność można powiedzieć, tak? Nagle musimy ich użyć do tego, żeby rozwiązać konkretne problemy. Konkretne problemy klientów, konkretne problemy naszych menadżerów, zaadresować konkretne KPI-e, konkretne niejednokrotnie wskaźniki, popatrzeć na miary. I w tym momencie, jeżeli uda się to zrobić, na początku to jest trudna praca, ponieważ trzeba usiąść, trzeba rozmawiać, trzeba podjąć ten dialog, dowiedzieć się, gdzie możemy pomóc, następnie to zrealizować i dowieść na piątkę. Ile wam taki proces mniej więcej zajął? Ten proces trwał mniej więcej od tego 2016 do 2018-2019 roku. Mniej więcej w 2019-2020 mieliśmy już takie poczucie, że przeskoczyliśmy.
to jest taki moment, kiedy to jest bardzo łatwo rozpoznać. To jest ten moment, kiedy nie trzeba już chodzić i pytać i zastanawiać się, gdzie my możemy z tym naszym projektem i tak dalej, tylko nagle pojawiła się klęska urodzaju. To znaczy zaczęło spływać do nas więcej pomysłów na projekty, niż byliśmy w stanie naszymi siłami, że tak powiem, przepracować. I to był ten moment, kiedy zorientowaliśmy się, że się udało, że jesteśmy już po drugiej stronie. Ale to jeszcze nie był koniec. Co było dalej? No oczywiście, jak wspomniałam, klęska urodzaju. I niestety tego impetu nie można zwolnić. No bo jeżeli nagle pojawi się rozczarowanie, że no narobiliśmy nadziei, a potem jednak okazuje się, że no nie ma serwis designerów, nie ma tych pace coachów, nie ma kto poprowadzić tych wszystkich projektów, które się pojawiają, no to co dalej? Na szczęście już wcześniej tutaj mój wspaniały zespół, a konkretnie moja wspaniała szefowa Małgorzata Jarczyk-Zuber podjęła wysiłki, żeby do takiej sytuacji nie doszło. I już wcześniej zaczęliśmy edukację kolejnych pokoleń service designerów w formie akademii, teraz także w formie e-learningów. Mieliśmy praktycznie od początku nasz taki wewnętrzny newsletter też, w którym informowaliśmy zarówno o różnego rodzaju ciekawostkach z rynku innowacyjnego i startupowego, jak i o sukcesach projektów. Mhm. Bardzo Gosia od początku dbała o celebrację wszelkich sukcesów, o to, żeby celebrować, komunikować, doceniać ludzi, ponieważ to nigdy nie było o nas jako innowatorach. To było o tym, żeby dać ten empowerment innym osobom w organizacji i żeby te osoby w naturalny sposób poczuły się wzmocnione, poczuły, że mają głos, że mogą pójść i tworzyć ten impact. I w momencie, kiedy skalowaliśmy, to cały czas mieliśmy ten cel w głowie właśnie, żeby ten empowerment tak naprawdę był tym kluczowym celem i w momencie, kiedy to się udało zrobić i wyszkoliliśmy, wychowaliśmy to, można powiedzieć, kolejne pokolenie, to w tym momencie już innowacja, można powiedzieć, na stałe zrosła się z tym DNA. W tej chwili większość projektów, które się dzieją, już są całkowicie poza nami. My już nie musimy się w to włączać. Są świetne, niewykwalifikowane osoby w biznesie. W ogóle też naszym partnerem od początku praktycznie tej drogi był nasz CX. Więc mamy naprawdę bardzo mocne osadzenie w tym momencie jako organizacja w tej kulturze innowacyjnej. I też z tego wyniknęło to, że nasza jednostka, tak naprawdę no można byłoby tutaj wyświetlić mem z Chuckiem Norrisem, my job here is done. No i można powiedzieć, że w tym momencie przesunęliśmy się jako eksperci do kolejnego obszaru, który dla organizacji w tym momencie jest kluczowy, czyli do ESG. Stąd w tej chwili nasz zespół Centrum Eksperckie ESG Innowacje stara się realizować projekty, które są albo innowacyjne, bo dalej, tak powiem, jeżeli pojawia się coś, co wymaga naszego takiego wsparcia eksperckiego, to podejmujemy, ale przynosimy coraz mocniej ten akcent na innowacje właśnie z obszaru ESG oraz na ESG jako takie. Ja pamiętam właśnie, i to też już wspomniałaś wcześniej, że to też zwiększanie puli osób, tych ekspertów, która ma wiedzę i zna narzędzia do pracy z innowacjami, miała na celu to, żeby samoczynnie rozpędzić ten mechanizm skupiony na tych innowacjach z horyzontu pierwszego, czyli tu ten mój ulubiony wątek trzech horyzontów się pojawia, tak? A że wasz zespół, tych pierwszych też innowatorów, którzy wprowadzali tą kulturę, też właśnie miał się przenieść w ten obszar beyond banking, tak, o którym wspominałaś wcześniej, czyli wy mieliście już bardziej wypatrywać tego, co jest na horyzoncie i jest ESG, wydaje mi się, że jest takim wątkiem, który teraz jest oczywisty, ale jeszcze chwilę temu był czymś nowym i takim czymś nie wiadomo, czy to brać na poważnie, czy nie. Różnie firmy do tego podchodziły, ale że też jesteście takimi osobami, które mają radar na te takie nowości, które warto sprawdzić, czy w ogóle jakoś przystają do waszej działalności, tak? Czyli pytanie, czy nadal jest takie podejście
w firmie, że ta machina z horyzontu pierwszego, czyli takich, no nie wiem, czy można powiedzieć łatwiejszych, może bardziej oczywistych rozwiązań i potrzeb, działa niejako już bez waszego udziału. One nie są oczywiste wcale, bo prawda jest taka, że my jesteśmy bankiem. Klienci oceniają nas za pewne podstawowe użyteczności i jeżeli pewne rzeczy nie będą działać i nie będą działać znakomicie, no to nawet jeżeli stworzymy nie wiadomo co w obszarze Beyond Banking, no to umówmy się, nie o to chodzi. A tutaj mówimy o tym obszarze klientów. Natomiast tak, jak najbardziej masz rację, mój zespół patrzy w przyszłość, no i ta przyszłość to przede wszystkim w tej chwili musi i powinno być ESG, dlatego że to jest nasza wspólna przyszłość. To nie jest wynik banku. To nie jest wynik banku w perspektywie roku, dwóch czy dziesięciu lat, tylko to tak naprawdę jest przyszłość nas wszystkich. Więc no nie da się bardziej patrzeć w przyszłość, jeżeli ma się na uwadze no, to, co jest najważniejsze i od czego tak naprawdę zaczęliśmy, czyli od impaktu. Mhm, czyli to jest to właśnie już nie skupianie się na core biznesie, tak? Tylko core biznes plus jeszcze ten oddziaływanie i wpływ na otoczenie, o którym mówiłaś na początku, przy definicji innowacji w ogóle, tak? Jak to postrzegacie? Nasz core biznes w tym momencie ma się świetnie. Oczywiście są wybrane inicjatywy, w które się włączamy, natomiast tak naprawdę tam się dzieje już od dawna rzeczy bez naszego udziału, stąd fokus na ESG. No ja się nie zajmuję tylko ESG w tym momencie głównie, ale na przykład no, kolejnym wątkiem, który gdzieś tam w tym momencie jest w moim obszarze zainteresowań jest generatywna sztuczna inteligencja, duże modele językowe, czyli to, o czym teraz tak naprawdę mówią wszyscy, więc jak najbardziej tak, to jest patrzenie trochę beyond. No tak, zarówno w obszarze innowacji, tutaj ten ponownie przykład sztucznej inteligencji, jak i w obszarze stricte ESG. Zastanawiam się, Tamara, czy da się zmierzyć poziom kultury innowacji w organizacjach? Jeżeli tak, to jak to się robi? To znaczy tak, niektórzy twierdzą, że się nie da. Natomiast ja bym tutaj użyła pewnej metafory, bo ja mówiłam już o paru tych elementach, które składają się na dobrą kulturę innowacji, typu po pierwsze wartości, które organizacja ma zapisane w, no w swoim tak naprawdę DNA, to jest punkt pierwszy. Druga rzecz, no to są jakieś procesy. No my mieliśmy PACE, czyli mieliśmy metodykę praktycznie od początku wdrażania kultury innowacyjnej w Polsce. Kolejna kwestia to jest też to, żeby tak naprawdę przekonać do siebie menadżerów na różnych poziomach. I mindset tych menadżerów i ich nastawienie do kultury innowacyjnej też jest silnym wskaźnikiem. Generalnie ja mogłabym bardzo długo wymieniać te elementy. Są o tym zresztą na JSTOR-ze papery naukowe o tym, jak mierzyć kulturę innowacji. Są różne narzędzia. To, co ja polecam, to zastanowić się, obejrzeć te narzędzia, wybrać sobie jakieś jedno i nie zastanawiać się za długo przed wdrożeniem. Dlaczego? To jest trochę jak mierzenie takich miękkich elementów zawsze wiąże się z pewnym, nazwijmy to, błędem pomiaru. Ale to jest trochę tak, jak z rozregulowaną wagą. Wagą, która zawsze pokazuje, że mamy na przykład mniej o 2 kilo, albo taką, która pokazuje zawsze, że mamy o 2 kilo więcej. Jeżeli nam zależy na jakimś trendzie, czy to na chudnięciu, czy na budowie masy mięśniowej, trochę nie ma znaczenia, jaką wagę wybierzemy, pod warunkiem, że cały czas to będzie ta sama waga. Bo chodzi o to, żeby mierzyć pewną tendencję. Mhm. Więc no jeżeli mogę coś polecić, no to faktycznie, jeżeli komuś zależy na budowie tej kultury, no to wybrać jakieś narzędzie, zmierzyć stan wyjściowy, a potem testować co jakiś czas. Które to będzie narzędzie, myślę, że jest w tym wypadku wtórne i tutaj można pozostawić sobie dosyć dużą swobodę wyboru, trochę w zależności od tego, co jest dostępne i co jak najlepiej, co najlepiej tak naprawdę pasuje do charakteru danej organizacji. Znowu pamiętając o tym eksperymenty. Także to też może dotyczyć zarówno samej metodyki pracy, jak i znowu sposobu pomiaru tego, tak? Czyli... Może, ale tutaj nie należy tych sposobów pomiaru zmieniać zbyt często. Jak tej wagi. Dokładnie, jak tej wagi, dlatego że możemy dostać różne, aż tak powiem, w tym wypadku wyniki. Można oczywiście używać też równolegle kilku narzędzi, jeżeli ktoś ma poczucie, że tak należy. No natomiast to, co jest najistotniejsze,
najistotniejsze w tym wypadku, to jest obserwowanie pewnego trendu. Czy istnieją jeszcze u Was jakieś narzędzia, które pomagają budować kulturę innowacji wśród pracowników? Wspomniałaś o między innymi o playbooku, o przeszkalaniu osób, które potem popularyzują tą pracę wśród dedykowanych jednostek biznesowych. Czy jeszcze macie coś takiego, co jest dla Was takim przełomowym narzędziem, które wspiera kulturę innowacji? No dla mnie to zawsze i od początku był tak naprawdę Orange Code, czyli no nasz taki zestaw wartości, którymi się kierujemy, bez względu na to, czy to jest taki daily business, nazwijmy to, czy to są innowacje, bo wszelkie założenia tak naprawdę kultury, ja nie mówię tutaj nawet o kulturze innowacji, tylko każdej kultury korporacyjnej, należy sprowadzić do wartości. Więc jeżeli te wartości nie są na jakiejś płaszczyźnie spójne z tym, co chcemy osiągnąć, no to będzie trudno. Natomiast no, Orange Code jest bardzo spójny, zarówno z innowacyjnością, w jaki sposób my ją rozumiemy, jak i z naszymi dążeniami w kontekście ESG. A przypomnisz, czy powiesz w ogóle, jak brzmią te punkty kodu? Pamiętam, że to jest kilka bardzo konkretnych punktów. Tak. Bądź zawsze krok do przodu, pomagaj innym osiągnąć sukces i bądź odpowiedzialny. Czyli to faktycznie nie dotyczy tylko pracy z innowacjami, tylko generalnie w każdej dziedzinie funkcjonowania firmy. Czyli to jest baza w ogóle kultury organizacyjnej w banku ING. Tak, ale akurat tutaj, no tak jak powiedziałam, nie można według mnie zbudować dobrej kultury innowacji, jeżeli nie ma silnego fundamentu w postaci kultury korporacyjnej w ogóle. Dobrze, tutaj wiem, że mamy pewnie dużo jeszcze różnych pytań i wątków nam wypłynęło, ale też, żeby zamknąć taką klamrą ten temat kultury innowacji, Tamara, powiedz, jakie są tak naprawdę najważniejsze lekcje zbudowania tej kultury w ING Banku Śląskim, które, no ty wiesz, bo jesteś tam od bardzo dawna, tak, przeszłaś większość tego procesu. I jakie są takie główne lekcje czy wnioski, które wyciągnęliście z tego procesu? No to przede wszystkim abstrahując od eksperymenty, no bo tutaj tych eksperymentów na tej drodze było też bardzo dużo. Tutaj wdrożenie tej kultury innowacyjnej no jakby było, temu towarzyszyło naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju eksperymentów i wynikającej stąd nauki. To, co mogę powiedzieć dla firm, które są jeszcze albo w trakcie, albo gdzieś na początku tej drogi, no to posiłkowanie się tym modelem adopcji innowacji do tego celu, to jest bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo skuteczny model myślowy. I warto przede wszystkim, zanim się też zastanowimy nad wyborem tej wspomnianej wagi, popatrzeć nawet na to proste narzędzie i zastanowić się, gdzie ja jestem i dlaczego. I na tej podstawie określić najbardziej skuteczne kolejne kroki, czyli no jeżeli jestem na tym samym początku, no to jak tutaj zmobilizować tych moich early adopterów, jak ich tam wyciągnąć z tłumu. Następnie, jeżeli już ich mamy, no to w jaki sposób mogę przekonać organizację do tej skuteczności tych metodyk, czyli poszukać tych KPI-ów, poszukać tych celów, sprawić, żeby to było na chwilę bardzo namacalne, czyli tak jak mówiłaś, horyzonty, na chwilę zejść z tego H3, powrócić do H1, do H2, rozwiązać za pomocą metodyk rzeczywiste problemy. No i wreszcie, jak jesteśmy już w tym early majority i przeczuwamy, że za chwilę pojawi się problem ze skalowaniem, no to warto zastanowić się, czego najlepiej w tym momencie użyć, żeby jak najszybciej zacząć edukować to kolejne pokolenie. No i co? Właściwie to jest chyba wszystko, bo dla nas w tej chwili te nauki też są bardzo potrzebne, dlatego że kolejnym tak naprawdę krokiem na naszej drodze to jest zrobienie dokładnie tego samego, co już zrobiliśmy w obszarze innowacji, tym razem w obszarze ESG. Czy to jest taki trochę niekończący się proces, tak? Bo z jednej strony trzeba edukować ciągle kolejne osoby, które wchodzą do organizacji, z drugiej strony właśnie powtarzać ten proces i ten model zastosować w nowych obszarach, które się pojawiają tutaj no, na horyzontach, tak? Każdej organizacji.
Myślę, że ESG jako obszar zostanie z nami na bardzo długo i musi być podjęte bardzo dużo kroków, no jeżeli mamy tak naprawdę no dać sobie radę z tymi wyzwaniami, które są przed nami w tym kontekście. Także ja na razie nie spodziewam się w najbliższym okresie żadnych nowości. Raczej myślę, że zależy nam na wzmocnieniu i iść również szerzej, ponieważ mam takie poczucie, że w tym obszarze, o ile wcześniej w obszarze innowacji skupialiśmy się mocno na nas, na wnętrzu naszej organizacji, patrzyliśmy do środka, jak my możemy pomóc naszym klientom, jak my możemy być innowacyjni. Oczywiście, sama doskonale wiesz, nie zawsze tak było, no bo często chociażby w formie naszego tamtego spotkania i dzisiejszej rozmowy wychodzimy również na zewnątrz, staramy się dzielić tymi dobrymi praktykami. Natomiast o ile to jest ważne w temacie innowacji, o tyle w temacie ESG jest kluczowe. Chcemy inspirować, chcemy pokazywać, jak można pewne rzeczy robić dobrze i jak należy pewne rzeczy robić dobrze. Mam takie pytanie w ogóle, które mi chodzi cały czas po głowie podczas tej rozmowy. Właśnie też tak jak przed momentem wybrzmiało te narzędzia, o których dzisiaj cały czas rozmawiamy i są naprawdę super. Myślę, że organizacje mogą powyciągać naprawdę bardzo fajne praktyki dla swoich wewnętrznych działań. Ale zastanawiam się, bo spotykamy się z różnymi organizacjami, w których zespoły są na różnych stopniach zaawansowania. Są też takie organizacje, w których te zespoły dopiero się utworzą i się dopiero budują. Czy jeżeli nie ma tego dedykowanego zespołu do pracy z innowacjami, budowanie kultury organizacji do współpracy z innowacją jest możliwe? Czasami wystarczy jedna osoba. Mhm. No oczywiście, jakby problem braku wewnętrznego działu, czy innowacji, czy ESG pewnie jest jakiegoś rodzaju blokerem. Natomiast te zespoły powstają i czasami wystarczy z rynku pozyskać jedną lub kilka osób, ewentualnie odnaleźć w organizacji właśnie tych potencjalnych innowatorów, żeby zapoczątkować ten ruch. Czyli da się. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Zresztą znamy takie przypadki, że zaczyna się właśnie, tak jak mówisz, Tamara, od jednej czy od dwóch osób, które po prostu mają ten wewnętrzną potrzebę tak naprawdę, tak? Sprowadzenie jakiejś zmiany i działania inaczej, eksperymentowania. Więc to jest też, myślę, że super puenta dla tej naszej rozmowy. Dziękujemy Ci, Tamara. Dzisiaj razem z Tamarą Pińczak, Principal Expert z Centrum Eksperckiego ESG Innowacje w ING Banku Śląskim. Rozmawiałyśmy o tym, czym jest kultura innowacji, jak tak naprawdę ją zbudować w dużej organizacji. Dziękujemy, Tamara, za rozmowę. Mi się bardzo podoba, Zuza, bo było znowu o takich rzeczach jak eksperymenty, masło, słoń i kapelusze. Tak, w naszych rozmowach często pojawiały się porównania innowacji do jazzu, do sklepu z cukierkami i powiem Wam, że bardzo ciekawa rozmowa. Dziękujemy, Tamara. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za również bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki dziewczyny. Dzięki. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.